Siemano, Duszak, ale dzisiaj opowiem Wam trochę, bo dostaję troszeczkę pytań, dostałem kilka pytań na temat laptopów do grania. Czy w ogóle to jest możliwe, nadaje się i tak dalej, i tak dalej. No tutaj zdania są podzielone, a moje zdanie jest takie, że jak chcesz pograć w jakiegoś Battlefielda czy coś, no to możesz sobie kupić jakiegoś, wiesz, wypasionego Alienware'a i tak dalej, który w miarę dobrze się chłodzi. Albo jakiegoś tam chyba Diabła czy coś, MSI, nie pamiętam dokładnie, zaraz zobaczymy, co tutaj mam w hurtowni. Opowiem Wam kilka, zwrócę uwagę może na kilka aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę przy doborze laptopa do grania i ewentualnym później tuningowaniu go, upgrade'owaniu go o komponenty, które będą bardziej wytrzymałe, na przykład pamięci. O pamięciach też opowiem później trochę. Jakie pamięci dobierać do laptopów? No oczywiście SODIMy, te małe, króciutkie takie. Sorry. Tyle, że z radiatorami. Warto. Warto, no wiadomo, tam jest mało miejsca, tam jest, nie ma za bardzo wymiany ciepła, więc jakiekolwiek malusieńkie nawet blaszki będą i tak lepsze niż ich brak, co spowoduje troszeczkę lepsze wprowadzanie ciepła, a nie przegrzewanie obudowy. Bo zdarzają się takie akcje, że piszą do mnie ludzie: a gram sobie tutaj w jakąś grę i po godzinie, czy po pół godziny, po 40 minutach, czy po jakimś tam czasie po prostu mi się wszystko wyłącza i nie wiem, co się dzieje. No dzieje się to, że komputer się przegrzewa i się wyłącza, nic innego. I się po prostu, no musi się jakoś schłodzić, więc przerywa ten ciąg wygrzewania się komponentów, czy przegrzewania się ich. Wiatraczek wiatraczki w laptopach też nie są jakieś super wypasione i one też mają swoją sprawność. Jak za długo będziecie grać, no to on się będzie przegrzewał, no jednak nie ma tam odprowadzania. Oczywiście można się bawić sprężonym powietrzem i tam co jakiś czas dmuchnąć, ale nie machać butelką, żeby nie wytrącał się śnieg, bo tam komponenty, jak wpuścicie, zapadacie śniegiem w środku komputera, to może to nie laptopa, to może to nie być dla niego zbyt zdrowe. No dobra, to przechodzimy do części, jak dobrać laptopa, na to zwrócić uwagę. Przede wszystkim tak, ja mogę Wam pokazać, ja mam laptopa jakiegoś tam, mam 17 HPK, dość dużą, i jedna rzecz, widzicie te odbicia i widzicie te paluchy? No to trochę mojego dziecka, trochę mojej, trochę innych obserwatorów. Nie kupujcie... Oj, ostrość ucieka. Nie kupujcie ekranu odblaskowego. Nie zawsze jest to opisane w specyfikacji, ale często jest. Dlaczego? No bo odbija się wszystko za tobą. Jak siedzisz i patrzysz w ekran, to się wszystko odbija i oczy się bardziej męczą, więc matowy ekran przede wszystkim. Rozdzielczość, no to już zależy od tego, jakiej wielkości to będzie ekran, jakiej wielkości to będzie laptop. Jak chcesz małego laptopa w gronie, jak mu 17, no to nie polecam. 13, 14 też nie za bardzo. Od 15 wzwyż, chyba że masz mały laptop, który jest bardzo mocny, jakiegoś małego 11 czy tam 12-calowego Alienware'a, do którego po HDMI, DisplayPorcie czy tam jakimś innym wyjściu, może DVI jest albo VGA. VGA to nie za bardzo to wyjście jest dobre. To jest stare rozwiązanie, chodzi bardziej o cyfrowe, nie analogowe. Także przydałoby się jakieś HDMI albo DisplayPort i wychodzisz na monitor. I wtedy tutaj laptopek sobie, na laptopku se grasz, nawet popinasz sobie klawiaturę i myszkę przewodową, mam nadzieję, nie bezprzewodową, bo to się nie nadaje do grania za bardzo. Jeśli chodzi o lagi, są za duże. I wtedy tak możesz sobie grać i wtedy lapek może być mały, tak? Ale no wtedy ten mały lapek, żeby był mocny, no to naprawdę on będzie dość drogi. No to od razu zwróćcie na to uwagę. Druga rzecz to procesor. Następna rzecz to procesor. Będziemy szli po kolei. Procesor, jaki bym rekomendował, na pewno z ostatniej generacji procesory Intela. I 3, i 5, i 7. Oczywiście do grania i 5, i 7, i 3 to tak trochę mniej, bo to dual core i też mobile, więc wiadomo, jaki to będzie, tak? Dalej, ile pamięci? No tutaj rekomendowałbym od 4 giga wzwyż. Oczywiście większość gier działa na 2 i nie ma różnicy, ale no ten lapek nie jest tylko do grania, prawda? Więc od 4 giga wzwyż. No według mnie to jest minimum do pracy, takiej normalnej, lekkiej, żeby ten system, znaczy nie lekkiej pracy, tylko lekkiej pracy komputera, nie twojej. Twoja może być lekka albo jaka tam chcesz.
do takiej pracy komputera, żeby on spełniał Twoje wszystkie rozkazy, że tak to nazwę. Także od 4 giga. Sorry, od 4 giga wzwyż. Przekątny ekran, tak jak mówiłem, no ja bym rekomendował 15 cali wzwyż, bo to i tak 15 nieraz też się zdarzają z rozdzielczością tam 1300 czy coś, jakąś taką dziwną. No, no nie Full HD, chociaż 1600 by się przydała minimum, no ale to na 15 to już naprawdę no, rzadko i drogo. No ale wiadomo, komputer do grania to też nie jest tani, prawda? Tylko maszynka taka, no zależy za ile, zależy tam za ile chcesz sobie wydać, ale za 2000 komputer do grania to, to nie za bardzo bym go polecił do grania w najnowsze gry, w najwyższej rozdzielczości itd., itd., żeby było te 60 klatek, powiedzmy. No. Wiadomo, że nieraz jak jest dużo się dzieje, to tych klatek jest trochę mniej, ale niech te spadki będą bardzo rzadkie. A tym rzadsze będą, im lepszy sprzęt będzie. Pamięci omówiliśmy, ekran omówiliśmy, matowy ekran też powiedzieliśmy. Co tu jeszcze z takich istotnych? Oczywiście pojemność dysku, no to dysku, o dysku dwie rzeczy. Na pewno dysk SSD. Jeśli, najlepiej tak byś kupił laptopa, który ma dwa miejsca, albo od razu ma dysk SSD, albo ma dwa miejsca i jeden dysk sobie wyjmujesz i wkładasz SSD-ka. To jest pierwszy upgrade. Chyba, że kupisz lapka, który już ma SSD i zwykły HDD na, czyli SSD na system, a HDD na magazyn, no to to jest najbardziej optymalne w laptopie rozwiązanie, żeby były dwa miejsca na dyski, więc ten laptop musi być duży już. No to tak naprawdę to w 15, nie wiem czy to się gdzieś tam zdarza jakoś często, ale w 17, 18 i 20, 20 laptop masakra. No ale generalnie 17, 18 laptopy, to 17, 17 i 3, czy 17 i 1, 18, te przekątne do 18 chyba 4 tam jest. Te przekątne to już są dość duże laptopy, gdzie powinny mieć dwa dyski. Oczywiście no, są jakieś tam high-topowe lapki, już znowu wrócę do Alienware'a, który nawet chyba w 12 czy 13 calowym już też ma dwa miejsca na dyski, no, ale on jest bardzo ciężki ten laptop, no i sporo drogi. No. Ja ostatnio tam jakiś czas temu, znaczy nie ostatnio, to już chwilę minęło, miałem promocję na Alienware'y. Właśnie to takie małe, 11-12 calowe z 5,5 tysiąca przecenili nam product managerowie do 3,5, więc 2000 w kieszeni tak drogą nie chodzi, prawda? No ale co zrobić? Wysłałem kilka informacji do znajomych i znikły. Nawet ich nie wystawialiśmy na zewnątrz, bo nie było, no jakby mu poszły informacje do tak zwanych klientów stałych, do znajomych i oni po prostu wzięli i tyle. Tak to się odbywa generalnie. To są okazje i nie ma ich dużo, bo tych laptopów raptem było kilka. No to co z tego? To nie było 50, żeby można było normalnie rzucić na rynek i wtedy każdy mógłby sobie go kupić. Kto by chciał oczywiście. Mieć małego, fajnego, bardzo mocnego lapka do grania. No ale nic, to tyle o Alienware'ze. Lecimy dalej. Pojemność dysku omówiliśmy. Dalej, karta graficzna najważniejsza. Aha, rozdzielczość, tak mówiłem. Od 1600, no mam 1440 na 900, no też ewentualnie. Ja tutaj chyba mam. Teraz sprawdzę, zaraz wam powiem, jaką ja mam tu w lapku. Nawet nie pamiętam. To jest 17, to jest lapek, który się nazywa HP ProBook 4710S. I tutaj jest 1600 na 900, czyli już taka ta trochę większa. Za to tutaj karta graficzna to jest Radeon 4.3 tam 5.0 czy coś, no tam mobile oczywiście, więc tam jakieś proste gierki, stare gierki jakieś działają, jakiś Quake 3 działa, Quake Live można grać, w razie czego, sorry, ale no coś lepszego już to, nawet Torchlight 1 jak sobie zainstalowałem, to bardzo słabo chodzi, nawet jak się włączy tryb netbook mode, bo jest coś takiego, to chodzi żenuła po prostu. No nie za bardzo da się grać, jak nie ma płynności, no to co tu się irytować i frustrować, tak? Okej, okay, no dobra, no to rozdzielczość od 1000, no to zależy jaki masz tam ekran, tak? No bo lepiej, żeby ta ilość pikseli jak najwięcej było upchniętych w tym rozmiarze, tak? Najbardziej skupionych. No to ty, jakby powiedzmy, że od 1440 na 900, 1600 na 900, 1920 na 1080 to już Full HD lub 2,5 albo 2800 to już takie trochę inne ekrany. No dobra, jaka karta graficzna? No na pewno jeśli chcesz pograć w coś mocnego, to nie zintegrowana. Żaden Intel Graphics Media Accelerator i to nawet ten nowy zintegrowany w procesorach i5 i7 3000 czy 4000 modele,
Czy karta ATI? No, ja mam tutaj Radeona i jakby no, tych efektów physics nie za bardzo ich jest. A jak wgrałem sobie tutaj sterowniki, o których pisałem, znaczy robiłem materiał wcześniej, no to tutaj ten komputer prawie umarł przez to, że zaczął liczyć po prostu tą fizykę trochę programową i procesorem. A tu procesor jakiś Core 2 Duo tu jest, więc no, nie za mocny. Jakiś stary oczywiście. No dobra, no tak, Radeony, tutaj z tego co widzę już w opisach, to już Radeony 7730, 76, 70, 7650, 7570, 7550, oczywiście wszystkie są M, czyli mobile, 7520 i 74 i tak dalej, te słabsze i tam potem jeszcze 68 jakieś tutaj trafią, no piątek to już chyba nie ma. Także Radeony to te takie mobile występują w tej chwili, z tego co widzę, jeszcze zaraz spojrzę, czy coś więcej. No 6630, 6470, 65, no tak występują jeszcze. Tutaj w opisie przynajmniej mam, nie wiem, przy laptopie, zaraz zobaczymy. No i oczywiście z Nvidia, no to tam od tych najprostszych, oczywiście rekomenduję wersję 6, serię 6, tak? Czyli 600, tutaj 610, 620, 630, 640, 650, 660, 635. No i tu jeszcze jest 660M, już chyba mówiłem, 670 i 675. Z tego co widzę, to w opisach jeszcze 680 nie ma, chociaż informacje już były, że procesor się pojawił, ale z tego co widzę, no, producenci jakby w jednej z największych hurtowni w Polsce nie dostarczyli towaru jeszcze, który jest wyposażony w te karty graficzne. Także tutaj, jeśli chodzi o 680M, to jeszcze nie widzę. Może gdzieś w innych hurtowniach jest, musiałbym to sprawdzić. Jakby nie siedzę w laptopach za bardzo, bo głównie siedzę w komputerach dla graczy i je projektuję, montuję, przemontowuję i tak dalej. Generalnie chodzi o projektowanie. No, inżynierowie to montują, albo ewentualnie kupują to sobie już klienci i sami montują w domu, jak się na tym znają. Także jeśli chodzi o karty graficzne, to rekomendowałbym bardziej oczywiście Nvidia ze względu na Physicsa i tak dalej. I oczywiście tą serię 6XXX, tak? 6XX tutaj, bo to są dwie cyfry dalej. Dobra, o pamięci mówiłem. Aha, pamięci karty graficznej. Od 1 giga wzwyż. Niemniej, nie ma sensu. Tu nie ma co się rozwodzić, po prostu taką pamięć i tyle. Jaki system operacyjny? No to najczęściej spotykane są Windows 7, Windows 8, XP, to już tam gdzieś tam jakiś downgrade można jeszcze zdobyć albo jakieś coś, ale no do grania, jeśli chodzi o laptop do grania, no to Windows 7 wiadomo, bo no macie DirectX 11.1 oczywiście, no nie w przypadku Nvidia, bo ona nie obsługuje w pełni 11.1, ale to nieistotne i tak. A tam wielki krzyko to była tam, no bez przesady. I tak jako my gracze, z tego i tak nie skorzystamy w pełni, bo to są tam jakieś dla programistów sprawy. A co jeszcze Windows 8 może być? Dlaczego? Ja używam 8 na desktopie, na lapku sobie jeszcze nie wgrałem, ale pewnie wgram, bo licencję z firmy już tam mamy wykupioną. Nie wiem kiedy po prostu usiąść tego przenieść, ale pewnie przegram. Zobaczymy jak to będzie chodzić. No tutaj mamy SSD-ka dysk, więc wchodzi system bardzo dobrze. Zainstalowałem go, kiedy to było? 2 lata temu jakoś i do tej pory śmiga, mam jeszcze miejsce, nic się nie dzieje z dyskiem, bardzo dobrze działa i bardzo szybko. Bardzo jestem zadowolony. Więc jak masz laptopa i chcesz go przyspieszyć i to tak znacznie, to rekomenduję, żebyś sobie zainstalował dysk SSD. Oczywiście odpowiednik do parametrów kontrolera twojego dysku. Ja na przykład w swoim mam SATA 2, no to nie było sensu wkładać SATA 3, bo i tak będzie dysk spowalniany poprzez kontroler. Karta graficzna, dźwięk jest zintegrowany, pamięć karty graficznej była. I jakby wodotryski dodatkowe, tak zwane wodotryski, czy bezprzewodową kartę sieciową, czy Bluetooth, a chcesz mieć, czy zainstalowany tam, żeby był moduł WWAN 3G, bo masz jakąś kartę GSM-ową na internet przenośny, czy ma być infrared, czy czytnik kart pamięci i tak dalej, i tak dalej. No, to już jak będziesz chciał, wedle własnych preferencji. To jakby nie jest potrzebne do gier. Znaczy, jeśli chodzi o WWAN 3G i internet, to no, może być, tylko no, na tych sieciach GSM-owych to nie za bardzo da się pokrać, nie? Zależy jeszcze w jakim miejscu jesteś, jaką masz nośną, jaki masz transfer w danym momencie. Te transfery niestety są bardzo, jak je nazwać, no niestabilne, albo bym powiedział wręcz kapryśne.
Po prostu piki są takie, że i jest ich dużo, że są spadki duże, także no nie za bardzo. Zależy w jaką grę, ale tutaj w grach ważny jest ping, taki parametr. Im mniejszy, tym lepiej. Także no jak będziesz miał pinga 100, ten kto się zna, to wie, to nie pograsz za dobrze. Tam ten ping powinien być mniejszy. Oczywiście chyba, że to jest gra, w której wszyscy mają 100, co najmniej lub wyżej, no to wtedy tam sobie możesz popykać, ale no wiadomo, na sieci, szybkiej sieci lokalnej, czy to lokalnej, nie na LAN-ie takim w domu, czy tam w biurze, tylko na szybkim internecie z kabla, że tak powiem, czy kablówka, czy jakiś dedek, czy coś takiego, no to jednak ten internet jest dużo, dużo stabilniejszy, jeśli chodzi właśnie o te piki. No dobra, coś jeszcze, czy coś jeszcze o laptopie do grania, jeśli chodzi o dobór? No może tutaj na koniec opowiemy trochę, zaraz jeszcze powiemy o pamięciach, o wymianie, o dysku już powiedzieliśmy, powiemy o firmach. No i tutaj jakby, wybaczcie moją stronniczość, mam takie doświadczenie, jakie mam, to są moje doświadczenia i moja opinia. Oczywiście możecie się z nią nie zgodzić, no ale z tego co widzę i z tego co dostaję informacji i czytam na różnych forach i tak dalej, no to w miarę potwierdzają się te doświadczenia moje z tymi, z którymi się też spotykam. Także no, do grania, jeśli chodzi o producentów i produkt, może od tego zacznijmy. Producenci produkują laptopy i niektóre laptopy nadają się bardziej do grania, inne mniej. Niektóre są przeznaczone, są specjalne serie, które są jakby no dobre czy przeznaczone do grania, a niektóre można trochę jakby zaszczepić, tak? No ja, ten laptop mój to jest, powiedzmy, biznesowy, profesjonalny lapek, a nie laptop gamingowy, że tak powiem, tak? To nie jest seria gamingowa, która jest przeznaczona do grania i ma kilka rozwiązań wspomagających jednak w tym laptopie, i ten transfer powietrza, i chłodzenie całości, i parametry, i komponenty, i tak dalej, i tak dalej. Także no, jeśli chodzi o firmy, no to w tej chwili Wam powiem, jakie tutaj firmy mam dostępne w hurtowni, i opowiem od razu, czy w danym dany producent generalnie przewiduje laptopa, który nadaje się w jakiś sposób do gier. Ok, może tak być? Uważam, że milczenie jest zgodą. Także weźmy na warsztat po kolei. Znaczy tak, firmy jakie mamy? Acera, Alienware'a, Apple'a, no to wiadomo, to Apple'a od razu wyłączymy, bo nie będziemy o nim mówić. Asus, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, MSI, Packard Bell, Samsung, Sony, VAIA i Toshiba. Także po kolei sobie będziemy zaznaczać daną firmę. Zaczniemy od Acera. No nie wiem, czy tutaj coś znajdę, bo Acer to taki, chociaż Acer podobno, no Acer, jeśli chodzi o świadomość użytkowników, to taki trochę low-end. Jakiś czas temu prezes Acera chciał zmienić wizerunek Acera na świecie i zacząć produkować, chcieliby zacząć produkować, czy podobno zaczęli produkować sprzęt taki bardziej high-endowy i tak dalej, żeby wizerunek firmy się zmienił. Czy to się udało? No, może będę odnosił się do tego tak. W zależności od tego, co największa hurtownia w Polsce ma w swoim asortymencie, teraz nie będę rozpatrywał tego, co jest na magazynie, a czego nie ma, nie, co jest w ofercie, czyli co widzę po prostu w sklepie. No to na tą chwilę, jeśli chodzi o Acera, który wybrałem parametry takie, o których mówiłem, czyli procesor od i3, i5, i7, od 4 GB, dysk, znaczy ten, nie dysk, tylko ekran 15 cali i karty graficzne niezintegrowane, tylko jakieś Radeony albo jakieś GeForce Nvidia. Oczywiście rozdzielczość dałem od, no może dajmy od 1440, tak mówiłem, że to już się, powiedzmy tam, można było tak naprawdę od 1280 też grać, ale no to zależy od no dobra, ustawmy to też, już jak tak negocjujemy sami ze sobą. Gdzie to rozdzielczość? Od 1200, żeby 1024 nie było, tak? Tylko, no bo to wiadomo, że to jest hała. No dobra, pojawiło się więcej. Gdy rozdzielczość była 1600 ustawiona, był tylko jeden laptop Acera. To jest model TM7750G i to jest 17,3 cala, i5-2450 z Radeonem 7670M 1-gigowym, 4 GB RAM-u na pokładzie, 500 GB dysk, Bluetooth,
i kamera 1,3 megapiksela. I jakby systemów nie zaznaczałem, bo to wiadomo, można sobie dokupić albo upgrade zrobić, albo wziąć od razu jakiś tam Windows 7 albo Windows 8, więc tutaj nie będę już wybierał. Bo jak ktoś kupi na przykład Golasa, to sobie potem dokupi taki system, jak będzie chciał dokładnie. Bo na przykład w laptopie może być tylko Windows Home Premium, a ty będziesz chciał, znaczy może być Home Premium, albo nic może nie być w laptopie i tak dalej, nie będzie wersji 64 bity. I wtedy sobie dokupisz sam Windows 8 64 bity i już. Można sobie dobrać w sklepie, nie ma kłopotu. Oczywiście obu laptopów, o których mówiłem, Acera, nie ma na stanie. Są na zamówienie specjalne, nie wiadomo, kiedy mogłoby przyjść. Także to jest ten mocniejszy laptop, o którym mówiłem. On jest z i5, a tutaj jest z i3, trochę tańszy. I to jest model TMP453MG, 15 cali, i3, procek i3-3120M. 4 giga RAM-u, 500 giga dysk, grafika GeForce GT630M 1 gigowa, no i tam DVD, Bluetooth, jakieś tam te, coś tam, Windows 7 Pro 64 albo Windows 8 Pro 64 do wyboru. I no i tak naprawdę, czy to są lapki do grania? No oba mają w miarę dobre karty, mają w miarę procki. Rozdzielczości mają też niezłe, zaraz sobie zajrzymy dokładnie, o jakich rozdzielczościach mówimy. Ten mniejszy ma rozdzielczość 1366, więc to jest no tam trochę niższa niż 1440 na 15. 15,4 to jest ekran. 15,6, przepraszam. No i co? No, pewnie dałoby się na nim coś tam pograć. Ale czy on tak ładnie wygląda? To dobra, nic nie będę mówił o wyglądzie, to jest kwestia indywidualna. Mój też lapek też ładnie nie wygląda, a coś tam na nim gram, ale to wiadomo, biznesówka, a nie graczowy. Także, a ten drugi to jest ekran 17,3 i ma 1600x900, czyli dokładnie tak jak ten, który ja mam. No i myślę, że na takim lapku też dałoby się jakoś tam trochę pograć. Jeśli chodzi o Acera, no to wiadomo, znaczy wiadomo, ja wiem. W zależności od tego, jak te produkty widnieją w głowach użytkowników, którzy je kupili i coś o nich potem napisali, jakiś komentarz i tak dalej, jakieś famy gdzieś tam się rozeszły i tak zwana, można powiedzieć, w świadomości, właśnie jeśli chodzi o kwestię wizerunku tej firmy, no to tutaj różnie bywa. No, laptopy są w miarę, no, akurat te, które wybrałem, nie są takie tanie, bo jeden kosztuje 2700, drugi prawie 360 zł, więc no to są, to nie są już laptopy za 1200 zł, tak? Także ileś tam kasy trzeba wydać, a przy takich budżetach, no nie wiem, czy nie złożyłbym lepszego desktopa. No ale jego jakby mobilność wtedy by była trochę gorsza. Okej, okay, mamy Acera, nie będziemy nic o nim gadać, zajrzyjmy, nie wiem, czy Alienware w ogóle jeszcze jakiś jest, bo był jakiś czas temu, było dużo laptopów, a potem nagle znikły, ale potem, o, trochę się pojawiło. No, no to tak, Alienware od razu mamy, to są komputery głównie do grania i bardzo mocne i tak dalej, no to w tym przypadku mamy, pojawiły nam się cztery. Oczywiście żadnego na stanie nie ma, tak samo jak Acerów, są na zamówienie. I tutaj mamy tak, Alienware M17 R13, czyli to jest 17,3 cala, i7-2670QM, 4 GB RAM-u, 750 dysk, Radeon 6870 1 GB i Windows 7 Home Premium 64 bity. Także no, lapek kosztuje ponad 7300, więc w porównaniu do Acera jest trochę droższy. Jest przystosowany do grania, jest bajerancki, ale kosztuje po prostu takie pieniądze, że masakra. I to jest najtańszy. Następnym jest Alienware M17 R3. I to jest 17. i7-2670QM, 8 GB RAM-u, 1 TB dysk, karta graficzna 560,5 GB z Blu-rayem i Windows 7 Home Premium 64. Tamten miał 2 lata, Next Business Day, gwarancja, ten ma 3 lata. Ten kosztuje 10,170, także masakra cenowa. No to idziemy dalej, będzie jeszcze drożej. To jest Alienware M17 R3, RED 17,3 cala, Full HD 3D, także pewnie będzie GeForce. No jest. i7-2860QM, 16 GB RAM-u, 256 GB dysk SSD.
GTX 580 M2 GB Blu-ray, no i Windows 7. Także kosztuje tylko 14, prawie 14 400. Jest jeszcze droższy. Alienware Red M17 R3 Full HD, 3D oczywiście, i7286QM, 16 GB RAM-u, 512 GB SSD, GTX 560 2 GB, Blu-ray oczywiście i Windows 7 Ultimate. Także ten kosztuje prawie 16 tysięcy. Komputer to grania. To za to taki desktop by był, że olala, chyba z potrójnym wielkim monitorem. No tak, bo taki monitor Samsunga kosztuje chyba 6 tysięcy i za drugie 6 tysięcy, czy za 7 powiedzmy, spokojnie się takiego, taką maszynę kupi, że masakra. I oczywiście z okularami 3D i tak dalej, i tak dalej. A nie z 560 kartą, tylko no może nie z 590, ale znaczy z 690, 690, tak? To z 680 co najmniej. No, no może i by się coś tam dało upchnąć, no. Także masakra. Alienware to chyba najdroższe laptopy. No one wyglądają bajerancko, ale co zrobić. Dobra, idziemy dalej. Asus. Asusa mamy, znaczy jak będzie za dużo, to ja nie będę wszystkiego czytał, bo to może być naprawdę. Asus ma dużo. W tym segmencie, który mamy wybrany, tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzy, cztery, piętnaście, 16 laptopów, z czego no niestety nie wszystkie są dostępne, a dostępnych w tej chwili mamy... No, szybciej. 8. To może z tych dostępnych zobaczymy taki przegląd. 17-calówka ekran z i3, 4 GB RAM-u, 500 GB dyskiem NVIDIA GT635 2 GB z Windows 8 za 2700 z groszami. To była wersja, to był R700VJ. Następny to K5VM, 15 cali, glare, czyli prawdopodobnie, jeśli chodzi o opis glare, to ekran jest taki jak ja mam, więc odblaskowy, więc o tym może nie mówmy. Dalej, Asus R700VJ, czyli podobnie jak tu, też 17 cali, tylko że procek nie i3, tylko i5, 3210M, 4 GB RAM-u, 500 GB dysk, NVIDIA GT635 2 GB z Windows 8, za 3 kółka. 17. Bardzo przyjemna. Dalej. Asus B53S 15-calowy z i5 2430 z grafiką AMD 6470 1 GB RAM-u, karta graficzna, pamięć operacyjna 4 GB, dysk 500 GB i bez systemu operacyjnego za 300. Więc możesz sobie dokupić czy Windows 7, czy Windows 8 do niego i sobie go zainstalować. Następny to będzie Asus R500VJ, 15,6 cala, i7-3610QM z 8 GB RAM-u, 750 GB dysk, grafika NVIDIA GT635 2 GB RAM-u i Windows 8 za 3300 z groszami. Także następna 15 trochę droga, już się zaczyna, znaczy droga, już się ceny idą w górę, tak? No tam była 17 tańsza, a tu jest w tej cenie, znaczy można powiedzieć droższa 17, tylko że z Windows 8. Następny, Asus R900VJ, 18,4 cala, no tylko trochę droższy, z prockiem, Full HD oczywiście, z prockiem i7-3610QM, 4 GB RAM-u, 1 TB dysk, grafika NVIDIA GT635 z Blu-rayem i z Windows 8, za 4300 z groszami. No i tutaj już takie trochę te gamingowe bardzo. To były takie normalne, nie? A teraz są dwa gamingowe. No i jakby tu cena jest od razu trochę droższa. A wersja G75VW, 17,3 cala, Full HD oczywiście, procek i7-3610QM, GeForce GTX 660 M4, 4 giga. Ale nie na karcie oczywiście, 4 giga operacyjnej. 750 giga dysk, Windows 7 z Bluetoothem, potężna maszyna za prawie 5800. Kolejna wersja G75VW, dobrze czytam, bo tu mi znika coś. VW, tak, 17,3 cala, Full HD. Non-glare oczywiście. Oba te gamingowe mają NG opis, czyli non-glare, czyli matryca matowa. Procesor to i3-6610QM. Grafika to 660 2 GB, 8 GB RAM-u, 1 TB dysk, Blu-ray oczywiście,
Bluetooth, jakiś Windows 7 Home Premium za 6400 z groszem. Także Asus ma, jak widzicie, wersję tą G75. To są specjalne maszynki do grania, ale na tych tańszych też da się pograć. Tylko pamiętajcie o jednym. Te gamingowe laptopy są troszeczkę bardziej przystosowane. Mają trochę inne komponenty, wytrzymalsze, mają trochę lepsze karty graficzne, no bo tu była 635, a tu jest GT, a tutaj jest 660, więc ta 660 na PC-cie normalnym to już pozwala grać w Full HD w Battlefielda. Także, no i tu są procki i7, więc masakra. To są naprawdę bardzo mocne maszyny. No tylko, że no, to też trochę kosztują. Ale i mają większe wyloty, lepsze wiatraki. Nie wiem, bo nie zaglądałem, czy są pamięci z radiatorami. Ale jeśli nie ma, to ja bym sobie wymienił. Jakbym kupił takiego laptopa, to tak naprawdę pierwsze, co bym zrobił, to bym go całego rozebrał, zobaczył, jakie są dyski, czy są SSD, czy nie. Jak jest SSD, to ok. Jak nie ma SSD, to jeden z SSD, jak są dwa miejsca, jedno razu bym zmienił. Nagrałbym od nowa system operacyjny, albo kupił w ogóle bez systemu, jeśli by taka była opcja, i dokupił sobie 8 na przykład. Postawiłbym na tym SSD system, ten drugi dysk bym miał na magazyn i oczywiście sprawdził pamięci. Jeśli pamięci, nawet nie zależy od tego, ile tam jest, czy 4 giga, czy 8, to jak jest tyle, że jest mniej niż mogę mieć więcej, czyli optymalnie na przykład byłoby 8 albo 16, no to no 8 to już wystarczy, powiedzmy, do grania to i tak dalej. Ale jakbym chciał jeszcze montować sobie mobilnie materiał, jakieś wideo czy coś, to bym dopakował do maksa, czyli pewnie do 16 giga. Zresztą zaraz zobaczymy w tych Asusach, jak to wygląda. Ten mniejszy za prawie 5800 ma 4 giga pamięci, a maksymalną wielkość pamięci ma 32 giga, a ten drugi, ciekawe, ten za, przepraszam, ten jest za, tak, ten droższy ma mniejszą, ma 16 maksymalnej, a zainstalowana 8. Także powiem wam, że kupiłbym chyba tego mniejszego, żeby mieć więcej RAM, jeśli chodzi o na przykład o montaż mobilny, bo taki laptop do montażu, miodzio. I do grania oczywiście też. I podłączyć się można do jakiegoś telewizora, czy do monitora większego. Ma, wyjścia na przykład ma ten mniejszy, tak? Ten mniejszy za 5800. Ma wyjścia, ma HDMI, ma VGA, ma mini DisplayPort, no i 4 razy USB 3.0. Także bardzo fajnie, bo jak ma DisplayPort, to można wyskoczyć na naprawdę dobry ekran. HDMI nie polecam. Znaczy, jak masz w telewizorze, to ok. Fajnie by było, jakby się miał DisplayPort, bo jak masz wtedy większy monitor, na przykład 27 czy 30 cala, albo telewizor, który by obsługiwał, telewizor to nie wiem, ale monitory, które by obsługiwały 2500, no to chociaż no przy tej karcie, tutaj ta karta to jest 660 tylko, to musiała być trochę lepsza, żeby pogonić jakąś 2500 rozdzielczość, nie? To wtedy po DisplayPorcie, po HDMI to chyba się nie da, HDMI się da maksymalnie Full HD, a po DisplayPorcie poleci. No to Asus, jak widzicie, ma do wyboru. Czyli ja oczywiście mówię o tych, które tu widzę, bo może być ich jeszcze więcej. Można by wejść na stronę Asusa i sobie zobaczyć, ile więcej tych wersji jest. I wtedy bym ten materiał trwał 5 godzin, a nie tyle i tak będzie długo, bo gadam i tak myślałem, że będę krócej o tym gadał. No dobra, ogadaliśmy Asusa, zobaczmy, co ma Dell. No Dell ma dużo lapków, może mieć nawet więcej niż... Będę tylko sprawdzał te dostępne, chociaż może nie, bo jak będzie gamingowy niedostępny, tego nie będę widział. Dobra, zobaczmy jeszcze, nie tylko dostępny, w gębie zasycha. Dele, które, o Jezu, tych deli to tu muszę zobaczyć nawet, ile ich jest, bo jest ponad 20. Ile ich pokazuje? 64, ha, to bym o nich gadał. Wszystkich w ofercie mam 64, zaczynają się cenowo od 2600, niecałe 2700. A cena jest do 23 tysięcy. No to są już jakieś chyba super biznesowe. Precision M470, M670, no to są już takie wypasy totalne. Tak patrzę, czy jest jakaś wersja taka stricte gamingowa, no bo tych Deli tutaj, no XPS-y są bardzo fajne, trochę ich idzie. Tutaj za 600, za niecałe 6200. L502, 15,6 cala, Full HD, i72760QM, 4 GB RAM, 500 GB dysk, grafika GT, 540M z Blu-rayem, Windows 7 Pro, 64 bity, 2 lata gwarancji.
15,6 cala, tylko jeszcze sobie spojrzymy na tą wersję. Ile? No niestety rozdzielczość 1366, więc cienka jak barszcz. No przy 15 jakby była chociaż 1600, to by było fajnie, czy chociaż. Czy coś jeszcze jakiegoś tutaj by mi wpadło? 17R wersja, SE 7720, 17 cala Full HD i 73610M, 8 GB RAM-u, dwa razy 750 GB HDD plus 32 GB SSD, Blu-ray, GT650M, Win 7 Pro 64 i 3 lata Next Business Day gwarancja za niecałe 6600. Także taka maszynka do gier fajna. Czy coś jeszcze? No tego będzie tutaj w cholerę, naprawdę. Tak jeszcze patrzę, czy coś takiego. Tu 650 karta graficzna. Bardzo dużo 650 jest. Jak się pojawił ten chipset, to naprawdę można powiedzieć, że producenci laptopów się rzucili. No wydajnością wiadomo, że jest słabsza od 660, ale jest sporo, sporo tańsze. I dlatego nam zaczęli pchać je do laptopów. Także bardzo dużo laptopów akurat u Della widać, że 650 króluje. Co tutaj patrzę jeszcze? Co ja patrzę? No HD 7670 jest też w Delach. No i 15,6 cala albo 17,3, jeśli chodzi o przekątne. Oczywiście tutaj jak w 17 to Full HD. Procesory i 5 i 7 rządzą. RAM-u różnie, od 4 przez 6 do 8 giga. Dyski 500, 750, 1 terabajt. Bez systemu, z systemem Windows 7 albo z Windows, chociaż z Windows 8 to chyba tu nie widziałem. Także modeli jest dużo, można by było o nich długo, długo gadać. Polecam generalnie wersje XPS, one są w miarę wytrzymałe i dają radę, no przynajmniej z mojego doświadczenia. Jeśli ktoś ma XPS-a i mu się rozsypał, no to pamiętaj, że masz Next Business Day i dzwonisz do Della. Nie szukaj u dealerów pomocy, tylko po prostu dzwoń bezpośrednio do Della i załatwiaj to w serwisie. Jak serwis będzie robił boki, to, no to już inna sprawa, nie? No, przyglądam się, czy coś jeszcze takiego, no jakby u Della. No to jest Alienware, tak? No jakby odłamem Della jest Alienware i to jest gamingowa linia laptopów. A w takich samych Delach to bym właśnie polecał wersję XPS 17R. Czy coś tu jeszcze widzę? 15, znaczy tak naprawdę to wszystkie te Dele, które tutaj mi pokazało, one w jakiś sposób będą się nadawały do grania poprzez to, że dobrałem takie parametry, które są kluczowe do grania. Także no, kwestia tego, no tak mówiłem, od 2600 powinien powiedzieć, nie 600, to ten laptop już będzie się nadawał do jakiegoś tam grania, tak? To jest akurat 17 z i3 procesorem, ten najtańszy. Karta graficzna ma 525M, 1-gigową, Windows 7 Home Premium 64 bity, 4 giga RAM operacyjnej, 500 giga dysk, i procesor jest i3-2350M, także no, to jest seria Q17R Black. Także no, da się pograć na tym lapku. Oczywiście nie tak jak na tym za 6, wiadomo, no, ten nie wytrzyma niektórych rzeczy, procesor jest trochę za słaby, karta graficzna jest też trochę słaba. Także no tyle z Deli, bo ich jest dużo, to nie będę o nich dużo gadał. Fujitsu. Pamiętam, że tu kiedyś Fujitsu to chyba coś nawet było, jeden laptop się pojawił. No, Fujitsu to stricte biznes i Fujitsu, jak chcecie poszaleć na... znaczy moim zdaniem oczywiście brzydkich, jeśli chodzi jak noc, laptopach, jeśli chodzi o wygląd. Fujitsu kiedyś, pamiętam, zrobiło. Pojawił się jeden laptop, znalazłem jakiś taki gamingowy. Był no toporny totalnie, ale no był. I desktopa jakiegoś też takiego mocnego, bardzo mocnego Fujitsu zaprojektowało i wydało. Mieliśmy go gdzieś tam na stanie do pokazywania jakieś parę lat temu. To był taki desktop gamingowy. Może teraz też są, nie siedzę w tym, to nie wiem. Ja generalnie wolę składać niż brać markowe takie
jakieś tam lapki, znaczy nie lapki, tylko pecety. W lapkach to nie, tak jak mówiłem, nie za bardzo. No ale tutaj w Fujitsu przykładowo mamy serię H720, dwa laptopy i H922 laptopy, oczywiście żadnego nie ma. Cena H720 to jest jednego za 6300, 15,6 cala, i piątka 3320M, 4 GB RAM, 640 dysk, Quadro, karta K1000M, Bluetooth, jakieś tam coś tam, Win 7, jakieś tam SDety, DVD, Win 7 Pro. No to tyle kosztuje. Drugi, trochę droższy, za 900 z groszami, też H7200, 15,6 cala, Full HD, i7-3720QM, 8 GB RAM, 640 dysk, oczywiście Quadro Grafa K200M, czyli to jest bardziej nie do grania te lapki, tylko bardziej dla architektów, nie? A z Quadro kartą to już bardziej dla architektów. I co? I tutaj jeszcze, no LTE mam, ciekawe. No i Windows 7 Pro też, no za 9. Za 9300 z groszami jest prawie 9400. H920 seria, 17 cali. Full HD oczywiście. I piątka Procek 3320, 4 GB RAMu. Nvidia Quad K3000M. 2x500 GB dysk w RAIDzie. DVD Windows 7 Pro. 9, prawie 400. No i za 11,100 z groszami, H9200, 17,3 cala, Full HD, i7-3720M, 4x4 GB RAMu, 640 GB, Grafa Quadro K3000M 2GB, no Windows 7 Pro. Dla architektów dają radę, tylko oczywiście na zamówienie. HP, to też będzie wysyp, też nie będę tu chyba za bardzo. A wcale nie. Ile tego tu jest? O, powiem wam, że jestem w szoku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem sztuk. I to są głównie ProBooki, EliteBook, EliteBook i EliteBook. Także żadnego gamingowego nie ma. A jeśli chodzi o parametry, to jest tak. Od 2620 zł z groszami do 9400. I ten najtańszy to jest z i3, to jest 4740S, z i3 2370M model, 4 GB RAM-u, 320 dysk, Radeon z Linuxem i Stormą. A grafika, no nie doszukałem się w opisie głównym, muszę zajrzeć do środka, jaka tu jest grafika, bo nie wiem czy mi... A, 7650M, taka jest grafika, czyli Radeon. Potem drugi jest za 2700, 4540S, też z i3, 2370M, 15,6 cala, 4 GB RAM-u, 320 GB dysk, z Radeonem, Windows 7, Home Premium 64. Ciekawe, czy taki sam Radeon, czy jakiś inny. 7650M. Potem jakiś ProBook 6570 za 4300 z groszami, 6570B wersja z i5 3320M, 15,6 cala, 4 GB RAM, 500 GB dysk z WWANem, tu AMD jest, czyli pewnie grafa AMD w opisie. Win 7 Pro 32 lub 64. Jakiś Office chwilowy. A Radeon tutaj siedzi jaki? A, przepraszam, tu siedzi Intel HD Graphics 4000 i, no to wiadomo, w procku, i AMD Radeon 7570M. Jednogigowy. A, czy coś jeszcze? No i Office Preloaded, ten OFR 2010. I to było za 4300, 60 parę złotych. Potem jest HP EliteBook 8770W i 5 3360M, 17,3 cala, 4 GB RAM-u, 500 GB dysk, Win 7 Pro 64, też z Office'em. I grafika, no szkoda, że tu nie piszę, jaka od razu jest grafika, no kurczę, to by ułatwiło czytanie. Tu jest jaki? A, AMD Fire Pro M4000, więc to bardziej też architektka karta. No to za 5980 z groszami. Potem jest następny HP 8570W z i7-3610QM, 15,6 cala, 4 GB RAM-u, 500 GB dysk, Win 7 Pro 64 i to jest za 6800 z groszami, a karta graficzna tu jest Nvidia Quadro 1000M, więc znowu bardziej dla architektów. No i potem tak naprawdę już za 8,5, 8800, 9400, 3 EliteBooki, jakby chyba nie ma sensu już o nich czytać, bo one są mało gamingowe, a bardziej takie profi.
To tyle z HP. Spodziewałem się, że będzie więcej. Lenovo. Lenovo trochę zasypuje sprzętem. Zobaczymy, ile tego będzie. No, trochę więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć sztuk. I ceny mamy od 2758 do 16400. Więc może takie bardziej zobaczmy parametrowo to ten najtańszy to jest Edge krawędź E530 15,6 cala i 3 procek 3110M 4 GB RAM-u, 500 GB dysk grafa 635M 2 GB z Bluetoothem Win 7 Home Premium za 2750 z groszami. Drugi Edge też to E530, też 15 i 5 3210M, 4 GB RAM-u, 500 GB dysk GT630, czyli trochę słabsza karta, 2 giga, Win 7 Home Premium za 3,60 z groszami, ale go akurat nie ma. No tak właśnie, jeśli chodzi o ostrość, to niektórych nie ma, niektóre są. Ten pierwszy był, drugiego nie ma, trzeciego też nie ma. Tu jest E530 Red z i5, 3210M procek, 15,6 cala, 4 giga RAM-u, 750K dysk, Windows 7 Premium 64, Home Premium, a karta graficzna to 630M. Tak, Home Premium PL 64 bity Windows. I to jest za 3,270 z groszami. Potem ThinkPad seria T530 z 15,6 cala i 5 3210M, 4 GB RAM-u, 500 GB dysk z grafą Nvidia, Windows 7 Pro 64 za 4,640. Grafa tu jest, gdzie ona jest? A, 5400M NVS, 1 GB i anti-glare ekran oczywiście i 1600x900 rozdziałka. No także tych, tutaj następny T530 za prawie 5000 z i5 3320, 4 GB RAM-u, 500 GB dysk z Windows 7 Pro 64, a grafa to też NVS 5400M. To też już taka bardziej dla architektów grafika i lapki. Ja mam za 5600, 6600, 7400, za 13400. Także tutaj Lenovo akurat, no tak jak mówiłem, na tych lapkach pograsz, ale one nie mają tej nutki gamingowej, więc no, jak miałbym wydać 6 koła na lapa, tak naprawdę nawet 4, to chciałbym, żeby on trochę wyglądał, nie? A nie był po prostu cegłą biznesową czy jakąś tam, nie? To Lenovo tak bardzo nie ma nic gamingowego. MSI. Czy MSI z tą swoją serią G coś tutaj będzie miało? Tak, mam coś z MSI z serią G i to nawet głównie bym powiedział. W parametrach fajnie, bo w parametrach, które się wybiera, wybierasz te parametry, które są w miarę, no mocne przede wszystkim, tak? Więc i gamingowe. No i jak można powiedzieć, że w przypadku MSI mamy, pokazało nam raz, dwa, trzy, cztery, sześć, osiem, 10 laptopów, z czego 9 jest gamingowych. No proszę. Ceny są od, akurat pierwszy nie jest gamingowy, CX6400DX, 611PL, 15,6 cala, GT540M, grafika, procek i5-2410M, 8 GB RAM-u, 500 GB dysku, Windows 7 Home Premium, za 2,940 tam z jakimiś groszami. I na tym też już pograsz. To nie jest stricte gamingowy, bo to seria CX. No a seria gamingowa następna zaczyna się od 3050 zł. To jest seria GE60 i to jest 15,6 cala. Procek i5-3210M, 4 GB RAM-u, 500 GB dysk, grafika GT650M 2 GB, no i tu jest akurat wersja bez systemu, znaczy z FreeDOSem. Możesz sobie dokupić jakiś Windows i sobie zainstalować. Akurat tego lapka nie ma na stanie, więc pewnie jest na zamówienie, jeśli w ogóle nie został wycofany. Dobra, następna to jest GE70, to jest 17,3 cala, Full HD. Procek i5-3210M, 8 GB RAM-u, 500 GB dysk, grafika GTX660M, 2 GB i z Windows 8 za 3,620 z groszami. Chwilowo go brak, ale powiem Wam, że to jest pierwszy lapek, tak naprawdę,
który jest stricte gamingowy i podoba mi się jego konfiguracja, no poza tym też, że jest gamingowy, bo ma też te swoje jakieś tam dodatkowe wodotryski, które wspomagają, że się nie będzie tak szybko przegrzewał i będzie trochę lepiej działał, dłużej i tak dalej. No także jest 17 z i5, ale no Graf 660 to już jest taka fajna. Także Full HD można pogonić. Następny prawie za 3800 bez złoty 70 GT 683 15,6 cala Full HD, 15,6 cala Full HD. Uwaga, bardzo duże skupienie pikseli na małym ekranie, bardzo fajna sprawa. Z i5-ką 2430M 8 GB RAM-u, tylko tu jest grafa 560M, 500 GB dysk, DVD, jakiś oczywiście Bluetooth, Windows 7 Home Premium, wersja Black. Za 3798, tak mówiłem, tam jeszcze z groszami. No akurat go nie ma, ale ten też jest fajny. No, żeby tamten wyżej był z 15, to byłby bomba. Dobra, następny. MSI GE620DX, to jest 15,6 cala, 555M grafika i 72670QM procek, 8 GB RAM-u, 750 GB dysk, z DVD, Bluetoothem, Windows 7 Home Premium, bro. A co to jest bro? To pro miało być, czy to brązowy? A nie, brązowy, przepraszam, lapek brązowy. Bro. Dziewczyny lubią brąz. Dobra, za 3839 ten był. Następny G70, 17,3 cala, Full HD, antiglare oczywiście. i7-3610QM, 8 GB RAM-u, 750K dysk, GT6500M, 2 GB RAM-u, Bluetooth i FreeDOS, czyli nie ma systemu, za 3880. Też go chwilowo nie ma. Następny GT660, 15,6 cala Full HD, antyglare oczywiście, i5-3210M, 2,5 GHz, 8 GB RAM-u, 750K dysk, DVD RW, grafa 600, o, grafa wypas 670M, 3 GB RAM-u, wow, Bluetooth Windows 7 Home Premium, 4500 z groszami, nie ma go w tej chwili, ale no ten na razie jest najlepszym, jaki spotkałem, bo na i5-kę, 670 grafę, 3 GB RAM-u na grafie i na 15 calach, naprawdę cymesik. GT70, 17,3 cala, Full HD, anti-glare, i5-3210M, 8 GB RAM-u, 500K dysk, GT675M, 2 GB, Bluetooth i FreeDOS za 4700 z groszami. Niezły, tylko no, musisz dokupić Windowsa, a tutaj Windows jednak trochę podroży tą maszynę, nie? No bo jak kupisz 8, no to ona kosztuje ile? 300-400 zł, to już masz 5, nie? No i 17, bardzo fajny. Następny GT685, 15,6 cala Full HD, i7-2630QM, 8 GB RAM, 750K dysk, grafa GTX580M 2 GB, Bluetooth i FreeDOS za 5379. Niezły, no tylko trochę stara karta, bo 580K, ale to jest 580K. No ale kosztuje trochę też. O, następny i to jest już ostatni z MSI, GT70, 17,3 cala, Full HD, antiglare, i7-3630QM, z 4 gigami, przepraszam, 8 GB RAM-u, 750K dysk, grafa GTX 675M, 2 GB z Windows 8 za 5598. Też go nie ma, jest na zamówienie. Także, znaczy tych dwa poprzednie były, 60 to za 4500 nie ma, 70 za 3880 nie ma, 620DX jest, także kilka jest, kilka nie ma. Cztery są, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery sztuki są z 10. Reszta na zamówienie albo brak, bo nie wiadomo kiedy. No, MSI jak widzicie miało trochę maszyn stricte gamingowych. Trochę się chłopaki starają. No, znaczy karty graficzne bardzo polecam MSI, bo no, fajnie się kręcą dodatkowo. Są dodatkowo odblokowane, jeszcze można je pogonić bardziej. Ja akurat nie mam, ale jak ktoś chce się bawić w OC, to MSI karty bardzo fajne. Następną firmą jest Packard Bell. To taka, no nie będę komentował jaka to firma, bo jakby powiedzmy no, bliżej do Acera niż do Alienware'a. I są jakieś, znaczy nie ma na stanie oczywiście. Z tych parametrów, które są, to jest
NTS11HR 17,3 cala z i3 prockiem 2350 symbol, 4 GB, 500K dysk z Radeonem 7470 1 GB i Windows 7 Home Premium 64 bity za 3015 zł, oczywiście go nie ma. A drugi to jest EasyNote TS11HR 15,6 cala, niestety Glare i7-2630Q z 4 GB, 500K dysk, Graf 540 GT, Windows 7 Home Premium za 3660 groszami. Także Packard Bell to tyle, nic tu nie ma. Samsung, no tu spodziewajmy się rzutu. No, wcale nie. O, jestem zaskoczony. Samsunga dwie sztuki pokazało i żadnej nie ma. Jedna to NP300E7A, 17,3 cala i3-2370M z 6 GB, 750K dyskiem, GeForce'em 520MX, 1 GB i Windows 7 Home Premium za 2,762 zł z groszami. Nie ma go niestety. A drugi, nawet go nie widzę, bo obrazka nie wgrali deweloperzy, NP3000E5C, 15,6 cala i5-3210M z GeForce'em 620, 4 GB operacyjnej, 750K dysk, Bluetooth i Windows 7 Home Premium do 2811 z groszami. Chwilowo go nie ma. Także spodziewałem się, że w Samsungu będą i wersje gamingowe, a tu nie ma nic w tym przedziale, jeśli chodzi o moc i parametry. Jestem niemiło zaskoczony. Sony Vaio. Bardzo dobre lapki. Przywiozłem sobie 3 ze Stanów. Miałem jednego przez kilka lat. Nie do zdarcia. Mój kumpel go wziął ode mnie i pewnie też do tej pory go dusi i jeszcze żyje. Jakby nie żył, to pewnie by się zgłosił. I coś powiedział. Także Sony Vaio jest trochę więcej. Przepraszam, ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 12, 13 sztuk. Czy jakiś jest? Przepraszam. Dwa są z 13. To zobaczmy, co z tego, co jest. Będzie szybciej do czytania. Znaczy tak, Sony Vaio, czy jakiś gamingowy laptop? Gdzieś tam pamiętam, coś tam kiedyś było. A, jest. Tu jeden. Seria F2 1Z1E 16 cali i7-2630QM 8 GB, 640 GB pamięci, Grafa 540M 1 GB na grafie, 3D. Lapek 3D z okularami. Z Blu-rayem, z Bluetoothem i Windows 7 Home Premium. No chwilowo go nie ma. Za jedyne 7200. Jedyny laptop Vaio, jeśli chodzi o gamingowy taki, który tu mamy, a reszta to są takie, wiadomo, biznesowo, ładniutkie, trochę dla dziewczyn, no bo to takie trochę dziewczęce komputery, nie tylko, bo ja miałem też Vaiotkę, ja miałem taką, no, biznesową, grubą, 17-calową cegłę, a te tutaj to są takie delikatne, okrąglutkie i tak dalej, tak, teraz takie do Apple'a trochę podobne. Także no też sobie na nich pograsz. Tutaj przedział cenowy jest od 2400 do, tak mówiłem, 7200, ale ten poprzedni skok od 7200 to jest 5619, więc jest spory. I to jest S1511T9E 15,5 cala, ach tak, bo Sony ma inny trochę przedział. I piątka procek, 6 GB, 640 dysk, Grafa 640. Silver wersja, Windows 7 Pro za 5619, jak mówiłem, chwilowo go brak. Tutaj za 5600, za tą samą cenę jest bardzo podobny, tylko tu jest X9E, czyli S1512X9E 15,5 cala i 5320M 6 GB, 640 dysk, Grafa 640M 2 GB na grafie, DVD Win 8 Pro. Także ta wersja jest, tamta była silver, ta jest black, czarna, bardzo ładna i na tym sobie spoko pograć. Coś mniejszego, tu jakieś wkrótce dostawa. S1512V1E 15,5 cala i 5320M 6 GB RAM-u, 640 GB dysk, 640 grafa 1 GB z DVD, oczywiście Windows 8 za 4699. Czyli 4700. Coś mniejszego byście chcieli. No to ten najtańszy, ale ten brak. O, tutaj coś mam. Chyba o tym mówiłem, czy nie? Nie. E1-1712L1E 17,3 cala i3-3110M 4 GB, 640 dysk, Grafa 7650M 1 GB, Windows 8 White za 2758. I też sobie coś popykacie. Oczywiście tak rekomenduję, że jak chcecie tak bardziej popykać, że tak powiem, mocniej, żeby mieć lepszą wydajność, to sugerowałbym brać przy mniejszych ekranach i 3 albo i 5, a przy większych i 5 i 7.
No bo branie i trójki na 17-calowym ekranie i niby Full HD, no to film może obejrzysz jakoś tam bez zacięć, ale no w Battlefielda w Full HD to nie pograsz. Nawet jak będzie 7650. Musiałaby być 660. Ale no na i3 to tak trochę słabo. No dobra, to tyle z Sony. I co nam zostało? Toshiba. Ciekawe, coś tu będzie. No z Toshibą swego czasu miałem trochę jazd, dlatego mało tego ściąga mi mało w to wierzę. Toshiba miała... jak jakiś producent raz straci, tak, no może nie raz, bo to nie było jednokrotnie, ja nie jestem taki łatwowierny, że po razie od razu skreślam kogoś. Ale Toshiba miała dużo potknięć, jeśli chodzi o i wersję jakości sprzętu, chociaż nie mówię, że to tylko Toshiba, HP też leciało, także nie wiem. Swego czasu były serie, które padały, Asusy padały, Sony padały, chociaż nie tak często. Alienware, no chyba na mnie jeszcze żaden nie padł. Dele padały, także no, nie ma tutaj jakiejś reguły, ale Toshiba przez to, że RAM Service swego czasu bardzo, no ludzie na niego narzekali, nie tylko ja, miałem kłopoty, jeśli chodzi o realizację serwisu i to też nie jednego jakiegoś laptopka, tylko kilku ładnych sztuk. Nieraz czekałem po kilka miesięcy na części, no także no niestety tutaj no, ta obsługa później, a ten laptop, no żeby on działał, tak, ale jak on padł po 2 tygodniach, albo po 3 miesiącach, albo tam po 8, no to trochę słabo, no bo te laptopy jednak powinny trochę dłużej żyć, nie? Ostatnio jakiś artykuł o Toshibie był, że Toshiba wie, kiedy dyski padają. Znaczy wtedy wysyłają informacje i wszystkie padają, to w Dellu kiedyś, z Dellem, to jeszcze wam powiem jedną rzecz. Z Dellem była akcja, jakieś tam zamówienie poszło na ileś, może nie set, ale no, kilkadziesiąt laptopów. I po roku, jak się, czy tam po 2 latach, jak się skończyło, nie pamiętam jaki to był wtedy deal, jeśli chodzi o gwarancję, czy to było po roku, czy po 2, dzień czy 2 dni po skończeniu gwarancji, padły wszystkie. No to zakrawało trochę na szpiegostwo przemysłowe, a nie na niechcący taki pad z przypadku. Masakra była wtedy. No się tłumaczyli gęsto. Dobra, lecimy z Toshibą. Czy coś tu mamy? Seria C8 za 2680, seria L8, P8, L8, 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 P8, L8, R9. No w miarę, dość dużo w tym niższym segmencie u Toshiby jest. L8, L8, R9, P8, P8, L8, P8, P8. I także przedział cenowy jest od 2680 i 2600, 3300, 3300, 3300, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4500. Także tak wygląda. Jest ich tutaj trochę na... Znaczy w ofercie jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... 20 sztuk. Także jest z czego wybierać u Toshiby. Znaczy nic stricte gamingowego to tu nie widzę. Jak słyszeliście, serie to są takie no, zwykłe, biznesowo, casualowe serie. Czasem biała dla dziewczyn i dla chłopaków też. Czasem czarna. Żadnej wersji gamingowej nie ma. I no tak naprawdę, no tutaj tak, karty graficzne, czy tu pokazują jakieś karty graficzne w opisach, czy nie za bardzo je muszę zaglądać. Chyba nie za bardzo. To może zaczniemy tak, 15,6 cala ekrany głównie, tu widzę w tych niższych cenach. 15, tu jedna 17 za 3300. 15, 15. Tu następna 17 za 3600, następna 17 za 3600, tu znowu 15, 15, 15, 15, 15 i jedna 17 to najdroższe za 596. Windows 7 albo Windows 8 do wyboru, zależy w którym laptopie, ale cholercia, nie widzę, żeby w opisach były karty graficzne, także muszę zaglądać, co tu jest. Aha, jest, przepraszam, AMD Thames LEM2. Wybaczcie, nie wiem, co to za karta. AMD Thames. Tu Nvidia N13PGL. To chyba taki bardziej dla architektów albo coś. Tutaj AMD Thames, AMD Thames XTM2 2 giga, XTM2, XTM2. No to takie te karty graficzne dziwne. No tych nie znam.
N13PGL. Dobra. No nie gamingowe, więc musiałbym pogadać z chłopakami od product managerami, to bym coś więcej może powiedzieć. Na tych kartach się nie znam. No dobra, to tyle by było z Toshibę. Teraz jeszcze zajrzymy do kart do nie do kart graficznych, do zajrzymy do pamięci. Na koniec opowiem trochę o pamięciach. Pamięci SDR, DDR, pamięci. No tak, tutaj będą tylko nam chodzi o SODIMY. SODIMY DDR3. Pojemność, radiator, tak. O, wyszukiwarka, pamięci. No to oczywiście tak. Co o pamięciach? Z tym też się często spotykam. Jak dobrać pamięć do mojego laptopa? To jest pytanie wow, bardzo często się pojawia. Niestety producenci nie zawsze podają w instrukcjach, w specyfikacji, jakie pamięci powinny pasować. Z pomocą tu idzie konfigurator Kingstona. Na stronie kingston.com możecie sobie wejść, wyszukać sobie po product numberze albo po nazwie, czyli po nazwie producenta, po serii itd., itd. Możecie dobrać sobie, wyszukać sobie, jakie pamięci będą pasowały do waszego lapka. Oczywiście warto by było w instrukcji, a jak nie, to zajrzeć, po prostu odkręcić tam klapkę jedną, drugą. No mam nadzieję, że nie pod klawiaturą, bo wtedy trzeba rozebrać pół laptopa prawie, żeby dostać się do modułów pamięci, bo nieraz tak jest. Nieraz jest to rozdwojone. Na przykład część pamięci jest pod klawiaturą, a część pod spodem, nie? No to jest w ogóle szał. Ja swojego połowę muszę rozebrać, żeby się dobrać do pamięci, właśnie mam pod klawiaturą. Muszę zdjąć z baterii klapkę z dołu, klapkę z góry, podtrzymkę obejmę, podkręcać dodatkowe śrubki, odstrzelić klawiaturę, jeszcze tam coś podważyć, dopiero dobrać się do pamięci. Jest katorga. No ale dobra, już wiem, jak to więc się dostaje. Jak z pamięciami? Na stronie Kingstona znajdziecie wykaz pamięci, jak znajdziecie tam swojego lapka i będą tam symbole pamięci. Kingston, jakiś KX, coś tam. I wtedy ten symbol sobie kopiujecie do wyszukiwarki, do jakiegoś sklepu, czy na Ceneo nawet, czy na Allegro, zależy gdzie kupujecie, czy do swojego sklepu, gdzie kupujecie. I tam znajdziecie tą kość. On może nie być na przykład, często jest tak, że te dedykowane, znaczy no to nie są ECC pamięci, to są, ale no nadal są takie pamięci, gdzie nie, może nie być, nawet obrazka w sklepie, bo to jest pamięć taka właśnie stricte Kingstonowa z walu, czyli taka, no, że nie będzie tam ani radiatora i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby, co mówię teraz o normalnych pamięciach. Z kolei jest kilku producentów. Z tego, co ja się spotkałem, to widziałem u Corsera i widziałem u Kingstona właśnie SODIMY, czyli te małe pamięci, z radiatorami. No i teraz tu jest trochę walki, bo te pamięci są, powiedzmy, ogólne, tak? One często będą działały w Twoim laptopie, ale mogą nie działać. I tutaj ludzie się boją kupować trochę i ciągle pytają, czy te pamięci będą działały w moim lapku, mam takiego lapka i tak dalej, i tak dalej. I na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Czasem można, że tak powiem, wyciągnąć jakąś informację product managera, do którego się zgłaszamy, czy to od Asusa, czy od HP-ka, czy Samsunga, Toshiby, no jakikolwiek, Acera, czy Alienware'a, czyli Dell'a. I czasem coś nam podpowiedzą, bo czasem będą wiedzieli, a czasem nie. I najlepszym sposobem na to jest po prostu wziąć te pamięci i je sprawdzić. Jak będą działały, to ok, jak nie, no to trzeba je oddać, nie? No i teraz tu jest kłopot, nie? Bo nie wszyscy chcą przyjmować otwarte opakowanie i sprzęt i tak dalej, no bo nie wiadomo, co z nim robiłeś, mogłeś niechcący, nieumiejętnie włożyć, mogła lekko pęknąć ta pamięć i tak dalej. Także od razu trzeba brać to do inżynierów, sprawdzać, czy ta pamięć jest sprawna, testować, a testowanie pamięci to nie jest godzina. To jest minimum 28, a najlepiej 48, nawet 72 godziny, więc teraz musisz mieć sprzęt, żeby przetestować tą pamięć, żeby mógł ją w ogóle odebrać od Ciebie na jako działającą, sprawną i tak dalej. Jakby to też zwróć na to uwagę, że jak dobierasz tą pamięć, nie rób tego pochopnie, bo sprzedawcy no właśnie przez to, że nie chcą dokładać do tych pamięci, jeśli chodzi o swoje zasoby i czasu do sprawdzenia ich, no, nie chcą dlatego ich rozpakowanych, że tak powiem, odbierać z powrotem. Teoretycznie możesz według prawa oddać tą pamięć, ale jak już ją włożyłeś do komputera i zrobiłeś to ty, a na przykład nie serwis,
to właśnie tu jest, tu może być kłopot z odzyskaniem. Dlatego najoptymalniejsza opcja, że tak powiem, takiego słowa użyję, najbardziej optymalna opcja jest taka, że żebyś znalazł w swojej okolicy serwis, dogadał się z nim, czy jest możliwość ściągnięcia takich pamięci i sprawdzenia, i wtedy bierzesz pod pachę laptopa, przynosisz go do serwisu i ten sklep, ten serwisant wymieni, sprawdzi tą pamięć i przetestuje Cię od razu, czy ona będzie działać nawet chwilowo i potem pokaże Ci, jak przetestować, jeśli nie wiesz, to pójdziesz sobie do domu i przetestujesz sobie tą pamięć, czy ona będzie faktycznie działała, bo to, że ją włożysz i komputer się odpali, to jeszcze nic nie znaczy. Jak ona zacznie bruździć po 3, 4, po 5, po 7 godzinach, no to co Ci po tym, że ona się odpali i komputer się odpali? Miej to na uwadze, to jest dość istotne, żeby potem nie było tak, że Ty przychodzisz do domu i tam odpaliłeś sobie, pobawiłeś się godzinę, czy to się było wszystko ok. Ale potem na przykład usiądziesz nad jakimś projektem, będziesz siedział kilka godzin, odejdziesz na chwilę, a akurat będzie moment, kiedy pamięć zacznie Ci brudzić i Ci się wszystko wywali, nie zapiszesz danych. I do kogo będzie ta pretensja? Do mnie, bo Ci sprzedałem taką pamięć? Nie, bo nie sprawdziłeś, więc miej ją do siebie. Dlatego uczulam Cię na to, żebyś sprawdził pamięci, które kupujesz. Nie chodzi o to, że one mogą być fabrycznie popsute, bo to się zdarza, ale bardzo rzadko. Kingston naprawdę robi bardzo dobre pamięci i naprawdę rzadko się zdarza, żeby... Znaczy wiesz, mówię globalnie, tak? Bo wiadomo, że jakiś jeden sklep mały, który coś tam kupuje i mu się trafi kilka sztuk padniętych, to potem będzie mówił, że Kingston padaka, nie? A wiesz, no jakby w Hurtowni mamy trochę większą skalę. I powiem Ci, że naprawdę pamięci Kingstona są dobre i są polecane i w miarę dobrze działają. Kingston zrobił kilka pamięci, które są z radiatorami. One, znaczy nie ma jakiejś specjalnej nazwy. To są, znaczy to są ostatnie wersje Kingston HyperX oczywiście. A, HyperX-y, tak? One będą na pewno HyperX-y. Jak sobie wyszukujesz w sklepie, to przynajmniej u nas jest tak, że na dole jest wersja radiator. Zaznaczasz, dajesz kropkę tak i wtedy pojawiają się tylko kości z radiatorami. I występują w konfiguracjach 1600 MHz, 1866 MHz, oczywiście zależy się od tego, ile MHz i tam CL, 9 CL, 10 CL, 11. I w wersjach 2x2 giga, 2x4 giga, 2x8 giga i oczywiście plug and play. Oczywiście non-ECC, DR trójki, mówię o takich. Chociaż tutaj to z Corsairem nie widzę, ale Corsairy też występują. Tutaj teraz pokazuje mi tylko Kingstony. Tak, i jeszcze te Lowo, te zielone są na 1,5 V. Znaczy 1,35 na 1,5 V. Także tyle o pamięciach i tyle o laptopach gamingowych i nie tylko. O wymianie dysku na SSD i o wymianie ewentualnie czy dołożeniu pamięci z radiatorem. Mam nadzieję, że się przyda. Trochę to trwało. Mam nadzieję, że to przez to przebniesz. Jeśli będziesz miał jakieś pytania, pisz w komentarzach albo jakieś inne doświadczenia swoje, to też chętnie poznam Twoje doświadczenia, jakie masz z różnymi markami, z różnymi laptopami. Tylko oczywiście wiesz też, jeśli miałeś jednego laptopa i on Ci padł i nosisz sobie taką emocję od lat, a, że na przykład to była Toshiba, a, że to na przykład był Asus, to do dupy, teraz Asusy są do dupy. Jakikolwiek komponent nawet z peceta, który kiedyś tam Ci padł i masz takie coś, jak na przykład ja mam do Gigabajta. Chociaż nie mogę narzekać, bo wiele lat nie wiem, płytę Gigabajta, ale powiem Wam, że do kart graficznych Gigabajta to mam na wersję taką, że masakra. Nie wiem dlaczego, nie wiem skąd to się wzięło. Znaczy może wiem, może po prostu dużo padało i miałem dużo krwi mi napsuł i serwis, który nie reagował. I karty jednak, które tam się przegrzewały i tak dalej, chociaż mają wielkie wiatraki, długie karty, nie mieszczą się w większości obudów, a i tak padaki. Znaczy nie wszystkie oczywiście, są karty, które... I w ogóle to brzydkie są z niebieskim PCB. Dobra, trochę pojechaliśmy Gigabajta, ale nie, spoko, firma fajna, analogiczna do... Jak mogę ją porównać do Asusa, to tak, jeśli chodzi o płyty główne, karty graficzne, to Gigabajt ma dużo szerszą ofertę, ale no niestety nie ma tyle zasobów, powiem Wam tak między nami, nie ma tyle zasobów do testowania tego wszystkiego. I co z tego, że w Gigabajcie masz przy danym chipsecie do wyboru dwa razy więcej płyt głównych na przykład niż w Asusie, ale chłopaki z Asusa jednak siedzą, mają ich mniej, dlatego że transfer zasobów inżynierskich jest taki, że więcej testują te płyty, a Gigabajt tak trochę mniej testuje, a trochę więcej płyt ma. I nieraz się zdarza, nie zawsze, ale nieraz się zdarza, że jednak kompatybilności są wątpliwe. Oczywiście z tym możesz się nie zgadzać,
Możesz mieć płytę Gigabyte'a, tak jak ja miałem Gigabyte'a przez ładnych ostatnich parę lat i wszystko hulało ładnie i to było ok. Jakby w moim domowym komputerze Gigabyte był i naprawdę płyta była zacna, nic się nie działo, tu nie mogę nic powiedzieć. Za to mam inne doświadczenie, jeśli chodzi o pracę serwisu, elastyczności, reagowanie i tak dalej, a jednak od strony takiej hurtowej, gdzie tych zamówień z całej Polski przychodzi dużo i tych reklamacji też trochę jednak jest, no bo jednak ten sprzęt elektroniczny i czasem kurierzy niechcący tam wiadomo co robią, tak? Wiadomo, cholera, może nie wiadomo, rzucają towarem sobie między sobą. Mam nadzieję, że im mniej tego będzie, tym lepiej. Ale nie, no tego nie. No, generalnie to się kiedyś tam zdarzało, teraz się nie zdarza. Ktoś do mnie dzwoni. No teraz nie mogę gadać. I co? I tak podsumowując, jeśli będziesz miał jakieś pytania, pisz w komentarzach czy na PW. Masz doświadczenia jakieś z różnymi markami, pamięciami, dyskami i tak dalej, laptopami gamingowymi, chętnie się dowiem, jakbyś się podzielił swoimi doświadczeniami ze mną. I tyle. Mam nadzieję, że pomogło. Mam nadzieję, że przebrnęliście trochę długo. Do nic. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Do grania oczywiście polecam desktopy, a nie laptopy. Jak musisz mieć laptopa do pracy, a to jest jedyny twój komputer, który jest mobilny, musi być mobilny, a chcesz się też pograć i w podróży, i w domu, no to trudno. Musisz kupić laptopa. I jakby po to jest ten poradnik. Dzięki bardzo za uwagę jeszcze raz. Trzymajcie się, pozdrawiam, pa.